witam serdecznie. Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 14 luty 2012. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, że większość ograniczeń pochodzi z wewnątrz. Większość ograniczeń znajduje się wewnątrz. Większość ograniczeń siedzi głęboko w nas. I często w tej drodze naszej życiowej, w drodze do sukcesu, posiłkujemy się w różnych sytuacjach takim sposobem myślenia, że gdyby się coś na zewnątrz zmieniło, gdyby się poprawiły okoliczności, gdyby sprawy miały się troszeczkę lepiej, prawda, gdzieś niezależnie od nas, to wówczas lepiej by nam szło, wówczas dalibyśmy sobie radę, wówczas wszystko by się poukładało. Ja wiem, lata budowania marketingu sieciowego, kontakt z ludźmi przez te wszystkie lata właściwie doprowadził mnie do takich wniosków, że tak naprawdę zdecydowana większość ograniczeń jest absolutnie wewnątrz. Zdecydowana większość. Wyjątki są na zewnątrz. Zresztą później na chwileczkę o nich wspomnę, prawda? Chodzi generalnie o to, że ograniczenia wynikają z braku harmonii, z braku wewnętrznej harmonii, przede wszystkim między naszymi umiejętnościami, zdolnościami, czyli naszymi mocnymi stronami, a naszym potencjałem i naszymi nawykami, naszym sposobem myślenia, prawda? I aspiracjami jednocześnie. Te cztery elementy, te cztery jakby ważne elementy, czyli te nasze mocne strony, nasz potencjał, nasz sposób myślenia, czyli nasze nawyki, prawda? I gdzieś te nasze aspiracje, nasze cele, nasze dążenia, jeżeli nie są w harmonii, wówczas ograniczamy się. Po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować naprawdę na poważnie, na serio, na full, prawda? Czyli te ograniczenia w zdecydowanej większości są wewnątrz. I cała masa przykładów, no wszędzie, na każdym kroku. Ludzie mówią na przykład, kurczę, ja już nie mam ludzi. Ja nie mam ludzi, prawda? Nie mam ludzi w ogóle, prawda? Absolutnie ograniczenie pochodzące z wewnątrz. Wewnętrzne ograniczenie, nie mające nic wspólnego z tym, że nie ma ludzi wokół nas, że nie ma ludzi, do których nie można by się odezwać. Tych ludzi jest multum wszędzie dookoła. Tyle, że ich nie widzimy, kiedy podlegamy temu ograniczeniu. Wynika ono często z niskiego wizerunku własnego, wynika z nawyków, prawda, typu nie rozmawiaj z obcymi, bo ci coś złego zrobią, albo coś innego, albo się będą z ciebie śmiać, albo jesteś za mały, za duży i masz to tak wbite w głowę, że wydaje ci się, czy za gruby, czy za chudy, prawda, że jak z kim zaczniesz rozmawiać, to będziesz śmieszny, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ograniczenie wewnętrzne zupełnie. Ono byłoby ograniczeniem zewnętrznym, gdybyśmy, nie wiem, mieszkali na pustyni i mieli 500 kilometrów do najbliższej osady, nie mieli żadnej łączności, no to wtedy rzeczywiście możemy powiedzieć, że no nie mamy ludzi, prawda, jest problem, prawda, albo gdybyśmy byli na środku oceanu w jakiejś tam łajbie, prawda, i bez żadnych środków komunikacji, prawda. Więc większość ograniczeń absolutnie pochodzi z wewnątrz i jest tylko w nas. I jeżeli znajdziemy tą harmonię, jeżeli znajdziemy tą spójność między naszymi mocnymi stronami, które absolutnie są, naszymi nawykami, czyli w tych nawykach znajdziemy to, co dobre, to, co negatywne, będziemy gdzieś tam zostawiać z tyłu, opuszczać, przeskakiwać, pokonywać. I naszym potencjałem, który bez wątpienia jest potężny, naszymi aspiracjami, to wtedy jesteśmy w stanie naprawdę mocno iść do przodu. Wtedy pokonamy te wszystkie trudności. Wtedy okaże się, że w 100% uwierzymy, że zdecydowana większość ograniczeń jest absolutnie wewnątrz. Jakby przeskoczymy bardzo ważną przeszkodę życiową. Wejdziemy na bardzo ważny stopień w życiu. Stopień takiego samostanowienia, rozumienia, że ja sam uruchamiam siebie tak naprawdę, że to ode mnie zależy, czy rzeczywiście będę dzisiaj działał, będę szedł do przodu, czy nie. Od żadnych czynników zewnętrznych to generalnie nie zależy, prawda? Absolutnie nie. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy kikowy szlak. Dzisiaj przy okazji jeszcze 14 luty, czyli walentynki, prawda? Dzień zakochanych, prawda? Zakochanych wzajemnie w swoich partnerkach i partnerach oczywiście. I to jest piękne, ale też pewno zakochanych w tym, co robią. Zakochanych w życiu, zakochanych w ludziach. A dlatego wszystkim Wam zakochanych w tym, co robicie, zakochanych w Waszych najbliższych, zakochanych w życiu, zakochanych w tej Tanonii. Wszystkiego naj na ten walentynkowy dzień. Do zobaczenia jutro. Hej.